Siemanko, taki dzisiaj szybki film informacyjny. W związku z tym, że już prawie rok zamawiacie u mnie części, do tej pory było to możliwe przez fanpage, portale społecznościowe ShopaMX. Od dzisiaj startujemy ze stroną internetową shopamx.pl i chciałbym Was tak pokrótce oprowadzić po stronie, powiedzieć jak wyszukiwać części, bo wiem, że na wielu stronach jest to problem znaleźć jakąś część do konkretnego motocykla. Strona główna tak właśnie wygląda. Nie będę myślę tłumaczył jak utworzyć konto, bo każdy wie. Więc przejdziemy od razu do konkretów. Pierwsza rzecz, jak widzicie, wyświetliła się informacja, nie znalazłeś interesującej Cię części, asortyment jest stale powiększany. Możecie kliknąć tutaj w tą grafikę, przekieruję Was do Messengera. Chodzi o to, że po prostu asortyment motocyklowy, części motocyklowe bardzo są rozbudowane, jest bardzo dużo tych produktów. Na tą chwilę na stronie jest około 21 tysięcy części. Niby wydaje się to dużo, ale w rzeczywistości to tak naprawdę może 1/4 tego, co chciałbym mieć docelowo. Cały czas coś tam będę na bieżąco dokładał, a jeśli nie możecie czegoś znaleźć, no to tak jak mówię, klikacie tutaj sobie. Albo jeszcze lepiej, tutaj w prawym dolnym rogu mamy wtyczkę Messengera. Po kliknięciu możemy napisać bezpośrednio ze strony, logując się na swojego Messengera. No i bezpośrednio możecie się ze mną skontaktować, napisać potrzebuję to i to. Tak jak to działało do tej pory, odpiszę Wam cenę i możemy dołożyć sobie do zamówienia jakiś tam produkt. Dobra, a więc jak wyszukać część konkretnie do Waszego motocykla? Wiele stron ma dodaną taką wyszukiwarkę motocykli po konkretnym modelu, roczniku. Przejrzałem te wszystkie wyszukiwarki i tak naprawdę jedna stronka taka już popularna i działająca w kilku krajach miała to naprawdę fajnie rozbudowane. Reszta wyszukiwarek miała jakiś tam okrojony asortyment już, nie znalazło wszystkich części. No bo co prawda jest tego bardzo dużo i wszystkie części przyporządkować do danego motocykla no to są godziny, dni, miesiące przed komputerem można powiedzieć. A tak naprawdę, jak mówię, nie działa to do końca tak, jakbyśmy chcieli. I tak często musimy korzystać z tej wyszukiwarki tekstowej. A ona nie działa zawsze tak, jak trzeba, dlatego ja wprowadziłem trochę co innego, ale to za chwilę. Z lewej strony mamy takie kategorie główne i z nimi fajnie się chociaż trochę zaznajomić, zresztą na każdej stronie. Więc tu mamy te kategorie główne, chociaż trochę jak będziemy je znali, no to dobrze. Tu mamy przykładowo silnik, cylindry, zestawy cylindrowe, cylindry. Klikamy sobie i tutaj nam wyszukuje przykładowo same cylindry lub zestaw cylindrowy, cylinder, tłok, uszczelki. Taki zestawik. Kaski, gogle. Wchodzimy w gogle, no i mamy wszystko po kolei. Myślę, łatwa ta wyszukiwarka, taka ogólna. Ale może być tu nam ciężko potem znaleźć konkretną część do naszego motocykla, na przykład tarcze sprzęgłowe do KTM SXF, no bo jak widać jest tego dosyć dużo, no i nie będziemy tego szukać, tych stron wszystkich przerabiać, nie? Dlatego stworzyłem coś takiego, tu mamy zakładkę dobierz do motocykla i to jest trochę inna zasada jak te wyszukiwarki, co mówiłem przed chwilą. Ta wyszukiwarka moim zdaniem działa trochę lepiej i mi, korzystając już z wielu stron, zamawiając dużo części, przy takiej wyszukiwarce na pewno łatwiej mi jest odszukać konkretny produkt. Wystarczy, że przeczytamy, co tu pisze. Uwaga, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją wyszukiwania. W polu szukaj podajemy tylko markę, model i pojemność motocykla, np. Yamaha YZF 450, Kawasaki KXF 450, no i taki motocykl, jaki macie. Rocznik tu nie jest ważny, no i chcemy wyszukać tutaj łańcuszek rozrządu, przykładowo do Yamahy YZF 250. To wpisujemy sobie marka, model, pojemność. Cena nas nie interesuje. Interesuje nas tylko tutaj, wybierz interesującą Cię kategorię. I to są te kategorie z boku, z którymi mówiłem, że fajnie się troszkę chociaż zapoznać. Ale tutaj wiemy, że łańcuszek rozrządu możemy znaleźć w częściach do silnika. Czyli silnik, rozrząd. I tutaj mamy łańcuchy, napinacze i wałki. No to łańcuchy. I szukaj. I proszę bardzo, wynajduje nam ogólnie, nieraz jak nie może znaleźć, wynajdzie nam też 450, na przykład YZF, ale tych produktów nie jest wiele, więc tutaj możemy łatwo znaleźć już swój motocykl, czyli na przykład Prox, łańcuszek rozrządu, Yamaha YZF 250, 2001, 2003,
13 rok lub o dalej 14-20 rok. Czyli no mamy ten zakres początek produkcji do 20 roku i wyżej też mi się wydaje 22, ten sam łańcuszek będzie. Także wybieramy sobie i tutaj w tytule mamy tak samo przedział roczników, do jakich łańcuszek pasuje. Także jest to bardzo łatwe. Co Wam jeszcze mogę tutaj pokazać? Drugi przykład. KTM SXF250. Jakąś uszczelkę potrzebujemy, więc tu mamy osobną kategorię uszczelki i uszczelniacze, bo jest tego dosyć dużo. I mamy komplety uszczelek lub pojedyncze uszczelki, uszczelniacze silnikowe. Przykładowo pojedyncze uszczelki, mamy jeszcze dalej. No tu mamy wszystkie pojedyncze, które możemy kupić. O, pokrywa, pompa, o, uszczelki pokrywy sprzęgłowej. Szukaj. I już mamy tak samo różne SXF-y. Wystarczy, że tutaj w tytule znajdziemy no to, co nas interesuje. Tu mamy SXF 250 16-21. No i tu mamy SXF 250 2006-2013 rok. Uszczelka pokrywy sprzęgła. Także myślę, że to wyszukiwanie jest proste, ponieważ z tej wyszukiwarki już nam takie okrojone produkty wyszukuje, że no łatwo to odnaleźć, co konkretnie potrzebujemy. Może się trafić, tak jak mówiłem, jakieś 250, 450, ale szukając łańcuszka, mamy łańcuszki, mamy markę, model, także no nie ma jakichś tam już większych problemów, myślę. Wystarczy znać mniej więcej te kategorie, co są z lewej strony, no bo one są tak samo w tej wyszukiwarce i myślę, że to z czasem też samo wszystko przyjdzie. Co Wam jeszcze tutaj mógłbym powiedzieć, żeby to nie trwało zbyt długo ten film? Tak jak mówiłem, ten asortyment będzie stale zwiększany. Na razie jakieś marki tutaj są. Trochę już tego jest. Około 20 parę tysięcy produktów na tą chwilę. A tak docelowo, no, będziemy szli jak najwięcej, żeby tego było. A jest jeszcze tego do dodania 2-3 razy tyle. Także jeśli czegoś nie znajdziecie w tym asortymencie, co do tej pory jest, śmiało tutaj możecie pisać, tak jak mówiłem, i po prostu Wam będę odpisywał tak, jak to było do tej pory. Tak samo są przewidziane jakieś współprace. Tutaj mamy obecnych partnerów, którzy wspierają w jakiś tam sposób sklep. Tak samo coś tam w zamian otrzymują, więc jeśli ktoś prowadzi kanał, a chciałby dołączyć do współpracy, może się z tą zakładką zapoznać. Gdybyście widzieli ewentualnie jeszcze jakieś błędy na stronie, no błędy, nie mówię, że coś nie działa, ale przykładowo źle jakiś towar dodany, na przykład filtry powietrza i tutaj w filtrach powietrza znalazłby się jakiś filterek oleju, to możecie mi napisać tak samo, bo ja to wszystko segregowałem i tyle produktów mogło coś się tam źle zaznaczyć, źle dodać, także na pewno to poprawię, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w miarę ok. O, tutaj mamy taką zakładkę youtuberów, którzy wspierają stronkę. Możemy do nich sobie tak samo przejść, do ich kanałów, tak samo grupy na Facebooku, Cross Enduro, ogłoszenia, porady. Można sobie zobaczyć ponad 70 tysięcy ludzi. Więc warto się też zapoznać. Co jeszcze? Jakbyśmy chcieli sobie jakieś plastiki znaleźć, wchodzimy sobie plastiki, manetki, dźwignie, plastiki, osłony. W plastikach mamy zestawy plastików na cały motocykl i jakieś tam pojedyncze. Każdy wie, o co chodzi. Osłony. I też, jak widać, tutaj są przeróżne osłony: kiwak, dyfuzor, ramy, podsilnik. O, na przykład tutaj. Możemy sobie zobaczyć, co jest ogólnie dostępne, a jakbyśmy chcieli sobie znaleźć osłonę już pod swój motocykl, to korzystamy z tej właśnie wyszukiwarki Dobierz do motocykla. I wpisujemy swoje dane, wybieramy kategorię osłony pod silnik, no i już wiemy, czy jest ta osłona, czy akurat nie ma. Tylko ważne, żeby tutaj właśnie rocznika nie wpisywać, bo osłona może pasować do wielu roczników, więc tylko marka, model i pojemność to w zupełności wystarczy. Dobra, także co, wszystko w miarę objaśniłem. Do paczek od dziś będą dodawane też wlepy partnerów.
promocja do wyczerpania zapasów, bo jakby jakiś brakło, ktoś by nie chciał dodawać, zrezygnował, ktoś by doszedł, także to się będzie zmieniać, także raz możecie otrzymać jakąś wlepę, raz nie. Te moje gratisy firmowe oczywiście będą jak były, ale na pewno teraz paczki będą trochę bogatsze. I tutaj mamy tak ogólnie na stronie jakieś grafiki, to się będzie zmieniać. Na przykład manetki Skripa, bardzo fajne manetki, myślę dużo osób zna z blokadą. Także zapraszam na stronkę do zrobienia sobie konta. Można bez rejestracji kupować, ale myślę, że takie konto to przydaje się w wielu sprawach później, zgłoszenie czegoś, jakiegoś zwrotu. No i śledzenie choćby swojej paczki. Dobra, to wszystko. Jakbyście czegoś nie wiedzieli, możecie pisać przez tą wtyczkę teraz. Także trzymajcie się i narko.